Dzień dobry moi kochani, witajcie. Dzisiaj krótki materiał o tym, czego nie widać w sprzedaży, a co jest niezwykle istotne i bardzo często decyduje o długofalowym sukcesie w tej sprzedaży lub też o jego braku. Mianowicie moi drodzy, dzisiaj o porządku, zorganizowaniu i konsekwencji w pracy sprzedawcy. Zapraszam do mojego świata sprzedaży. To jest godzina, już jest tak późno. Halo, dzień dobry, no wie pan co, tak, ja będę u pana, tylko wie pan co, mam taką prośbę, bo mogę się spóźnić jakieś 20 minut. Kuźwa, no nie, no ja nie zdążę, po prostu no nie zdążę z tym wszystkim. Cholera jasna, szlak mnie zaraz trafi, normalnie no kuźwa. Za 2 tygodnie dopiero. O Jezu, no dobra, no co mam zrobić, no trudno, no okej, no w porządku, no jak się nie da szybciej, to okej, no to w takim razie widzimy się za 2 tygodnie. Dobra, czyli teraz tak, muszę wysłać, co ja muszę dzisiaj zrobić? Moi drodzy, dzień dobry, witajcie po dłuższej przerwie. Dzisiaj materiał o tym, czego bardzo często w sprzedaży nie widać, a co jest niezwykle istotne z punktu widzenia pewnej organizacji procesu sprzedaży, czyli o zapleczu pracy każdego handlowca. Mianowicie, moi kochani, pierwsza niezwykle ważna zasada związana z zapleczem pracy dobrego handlowca to zasada, która mówi o tym, żebyś dbał o porządek na swoim biurku. Jak widzieliście w poprzednim materiale, bardzo często zdarza się tak, że na biurku leżą tony dokumentów, jest tam po prostu wszystko, mówiąc kolokwialnie. Są dokumenty aktualne, dokumenty stare, dokumenty przedawnione, dokumenty, które w przyszłości będą ci potrzebne. Gdzieś stoją jeszcze kubki po kawie, po prostu Meksyk. I powiem wam szczerze, zdecydowałem się nagrać na ten materiał, ponieważ moje biurko kiedyś tak też tak wyglądało. Też były na nim sterty papierów potrzebnych, niepotrzebnych, a znalezienie czegokolwiek graniczyło czasami z cudem. Dopiero w momencie, gdy zacząłem się samodzielnie organizować, zacząłem układać te dokumenty, zacząłem dbać o porządek na biurku, zacząłem robić tak prozaiczną rzecz, jak wynoszenie kubka z kawą do zlewu i mycie go od razu po sobie, dopiero wtedy, moi drodzy, zrozumiałem i zauważyłem, jaka jest ogromna, ogromna różnica między stanem mojej pracy, kiedy mam bajzel i syf na biurku, a kiedy mam porządek na biurku. Oczywiście, żeby sprawa była jasna, w czasie, kiedy tu panował chaos niesamowity, no to przecież oczywiste było, że to był artystyczny nieład, że to był konstruktywny bajzel, w którym ja, mistrz tego syfu, potrafiłem odnaleźć po prostu wszystko teoretycznie w ciągu sekundy. Tylko tak było w teorii. W momencie, gdy przechodziło do praktyki i rzeczywiście trzeba było znaleźć jakiś dokument, to była makabra, to była po prostu masakra. I latało wszystko, robił się jeszcze większy bajzel. Generalnie, jeżeli masz taką sytuację, a chcesz być dobrym sprzedawcą i chcesz mieć naprawdę dobre wyniki sprzedażowe, to zastosuj się czym prędzej do pierwszej zasady dobrego sprzedawcy, mianowicie zrób porządek na biurku. A zobaczysz, jak duża różnica może z tego płynąć. Zapraszam do kolejnej zasady, bo jest jeszcze ich kilka. Gdzie ja to mam, kuźwa? Gdzie ja to mam? Nie, to nie to, to nie to. To jest to. To jest... Nie, kuźwa, to nie to. Ta-dam! Komputer. Zakładam, że podstawowe narzędzie pracy 99% handlowców, o ile nie 100%. CRM-y, jakieś systemy sprzedażowe, zamówienia, no wszystko. Wszystko jest w komputerze. Raporty, nie raporty, wszystko. I teraz, jak to mówi moja dziewczyna, zadanie z gwiazdką, czyli zadanie polegające na znalezieniu odpowiedniego dokumentu na już, a w zasadzie na wczoraj. I się zaczyna. Kuźwa, gdzie ja to mam? Cholera jasna, przecież ja gdzieś to miałem. Gdzieś to tu kurde było, ale gdzie ja to kurde miałem? Znasz to? Znasz to, nie? No powiem ci, że ja też to znam, bardzo dobrze to znam, bo kiedyś sam tak miałem. I znalezienie jakiegokolwiek dokumentu w tym oczywiście drugim po biurku artystycznym nieładzie graniczyło z cudem w moim przypadku.
W którymś momencie zacząłem się przekonywać do tego, żeby może jednak ciutkę ograniczyć ilość plików na pulpicie, żeby może jednak je w jakiś sposób sobie pokatalogować, żeby może jednak jakoś to uporządkować wszystko, żeby było wiadomo, co gdzie jest, żeby mieć do tego jakiś dostęp natychmiast, szybko i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze, moje życie zmieniło się o 360, o 700, o 1000, o milion stopni. Dlatego, że dzisiaj, jeżeli poprosisz mnie o to, żebym znalazł ci jakikolwiek dokument, to jest kwestia o tak. Pytanie tylko, czy mam go na swoim komputerze, czy mam go na dysku zewnętrznym. Czasami trwa to ciut dłużej, no bo muszę podłączyć sobie dysk zewnętrzny, na którym trzymam dane. Generalnie, kochani, dzisiaj mam porobione wzory ofert, mam porobione wzory dokumentów, mam wszystko uporządkowane, skatalogowane. Jeżeli chcę zobaczyć, jaką propozycję składałem klientowi, nie wiem, 2 lata temu, wchodzę do odpowiedniego folderu, klikam w odpowiedni plik, uruchamiam, patrzę, mam wszystko, moi drodzy, jak na dłoni. Jak na dłoni. Moje życie stało się prostsze, łatwiejsze. Praca stała się przyjemniejsza. Spotkania z klientami bardziej poukładane. Okazało się, że wcale nie potrzebuję żadnego CRM-a, za którego muszę płacić nie wiadomo jak dużo pieniędzy. Potrzebowałem po prostu własnej inicjatywy, zaangażowania i własnej konsekwencji, moi kochani. To wszystko. Naprawdę. I mówi wam to pierwszy bałaganiarz mojego domu rodzinnego. Zapytajcie moją mamę lub tatę. Oboje wam powiedzą, że jestem pierwszy syfiarz domu rodzinnego. I ja wam mówię, że warto trzymać porządek, bo sam, jeżeli chodzi o pracę i życie zawodowe, trzymam ten porządek. To jest dużo prostsze, dużo przyjemniejsze, dużo skuteczniejsze, dużo fajniejsze i pozwala osiągać dużo lepsze wyniki. No a przecież o to ostatecznie nam chodzi, moi drodzy, prawda? Czy nie? Nie, no tak. Przecież to o to chodzi. O pieniądze, o zarobek, o sprzedaż, o zadowolenie własne i klienta. Chcesz być zadowolony? Chcesz, żeby klient był zadowolony? Zrób sobie porządek na komputerze. Ot i druga zasada tajemnicy sukcesu, jeżeli chodzi o zaplecze, którego nie widać, a które jest niezwykle istotne w pracy każdego sprzedawcy. I mówię wam to ja, rasowy sprzedawca. Ta-dam! Tajemnica sukcesu każdego sprzedawcy. Ta-dam! Fanfary! Werble poszły w ruch! Oto, moi kochani, podstawowy, zasadniczy i najlepszy zestaw do pracy każdego sprzedawcy, czyli, uwaga, odkrywam Amerykę, kartka i długopis. Tak jest, moi drodzy, to 2 niezwykle przydatne narzędzia. Uwaga, odkrywam tajemnicę, do czego one się przydają. Podpowiadam również, można je zastąpić narzędziem elektronicznym w komórce, pokazuję, tak oto wygląda komórka, lub w laptopie, pokazuję, tak oto wygląda laptop. Moi kochani, o co chodzi cała tajemnica? To może ja najpierw zapiszę, a potem pokażę. Uwaga. Można to nazwać dwojako. Jedni to nazywają z angielskiego. Inni to nazywają po polsku. Proszę bardzo, zbliżam. To-do lista lub do zrobienia. Moi drodzy, powiem wam szczerze, ja przez wiele miesięcy przez wiele lat borykałem się z tym, że wydawało mi się, że moja bania, moja łysa czacha jest tak pojemna, że po prostu pomieści wszystko, co trzeba i wszystko zapamiętam, o wszystkim będę pamiętał i nic mnie nie zaskoczy i w ogóle. Jakież było, moi drodzy, moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że jednego dnia nie wykonałem ponad 50% zadań, które musiałem wykonać. Bo okazało się, że po prostu o nich zapomniałem w zawirowaniach dnia codziennego, po prostu gdzieś mi umknęły. I coś jeszcze nawet dlatego okazało, że odpadł mi przez to bardzo ważny dla mnie kontrakt, bo nie wysłałem jednego maila. Moi kochani, ten zestaw, kartka i długopis, to-do lista, czyli zapisywanie spraw, które są do załatwienia lub
Robienie tego w komórce, korzystanie, pokażę, jest taka sprytna aplikacja, jest po prostu dla mnie wynalazek niesamowity. I moi kochani, nazywa się to, uwaga, proszę bardzo, nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne. O, może tak, nazywa się to, moi drodzy, kalendarzem, w którym również można sobie zrobić to-do listę i na dodatek ta to-do lista będzie od razu zintegrowana z kalendarzem w komputerze. Powiem wam szczerze, to jest tak niesamowity wynalazek, spisywanie rzeczy, które są do zrobienia, że to jest po prostu jakaś magia, jakiś kosmos. Ja zawsze staram się przy sobie nosić karteczkę, a jak nie, to zawsze mam przy sobie telefon i jeżeli cokolwiek wpada mi do zrobienia, natychmiast to planuję i wpisuję do kalendarza. Po pierwsze, widzę, co mam po kolei do zrobienia. Po drugie, od razu widzę, kiedy będę miał czas na zrealizowanie danego zadania. Po trzecie, mam gwarancję, że będę o tym pamiętał, a jak o tym zapomnę, to zadzwoni mi alarm, który mi o tym przypomni. W związku z tym, najważniejsza rzecz jest taka, że ostatecznie, jak będę miał zadanie numer jeden, na przykład telefon do klienta, XYZ, proszę bardzo, żeby nie było, jest zapisane, to w momencie, gdy ja to zadanie, moi kochani, wykonam, mam dwie opcje. Mogę albo zrobić tak, postawić przy tym tak zwanego ptaszka, albo, moi kochani, jeżeli wolę, mogę zrobić przy tym tak, czyli to przekreślić, mając 100% pewności, że zadanie zostało wykonane, zrealizowane, i ja jestem ze wszystkim na bieżąco. W związku z tym, co ja zyskuję? Moi drodzy, no niezwykle ważną rzecz. Święty spokój. Święty spokój mówiący o tym, że nic mnie nie zaskoczy, że wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem i wszystko jest przeze mnie przypilnowane. A nawet, moi kochani, jeżeli zdarzy mi się, że będę chciał do czegoś wrócić, to ja mam jeszcze taką zasadę, moi kochani, że ja sobie moje to-do listy gromadzę. Albo tu, albo tu, w zależności. Powiem wam szczerze, teraz jestem na etapie przestawiania się i coraz częściej korzystam z tego oto magicznego narzędzia. I powiem wam, że jeżeli tylko chcę do czegoś wrócić, to jest to kwestia po prostu przejrzenia poprzednich dni z kalendarza i sprawdzenia, kiedy mniej więcej ja coś tam, daną rzecz robiłem. I to jest wszystko, moi kochani. Na dodatek, jeżeli ktoś mi powie, że ja czegoś nie zrobiłem, to ja mam dowód, i mogę sprawdzić, czy rzeczywiście zostało to przeze mnie pominięte, czy może jednak myli się ta druga osoba i ona we własnym bałaganie, oczywiście jak najbardziej twórczym i jak najbardziej takim, wiecie, ogarniętym bałaganie, gdzieś coś po prostu zagubiła. Także, moi kochani, to jest trzecia zasada tego, czego nie widać, a co decyduje o sukcesie sprzedawcy, mianowicie korzystaj z jakiegokolwiek narzędzia, w którym będziesz zapisywał wszystkie rzeczy, które masz do zrobienia. To ułatwia życie, jak poprzednia rzecz, o milion stopni. Tak, odwraca życie o milion stopni, ułatwia je, sprawia, że jest wygodniejsze, przyjemniejsze, fantastyczniejsze i w ogóle no wow, wow, wow i o, takie właśnie to jest. No o to nam chodzi. I o zadowolenie, i o pieniądze, i o zarobek, i o to, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Więc trzecia zasada tego, czego nie widać, a co gwarantuje sukces w sprzedaży, korzystaj z narzędzi typu, o, pokazuję, typu planer, planuj swoje aktywności, zapisuj, co masz zrobić i odhaczaj to, co już zrobiłeś. No, to do zobaczyska za chwilę. Hej! Moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o najprostsze zasady tak zwanej pracy backupowej, czyli tej, której nie widać na co dzień, a która ma ogromny wpływ i ogromne znaczenie przy organizacji całej sprzedaży, i jest równie istotna jak twoje kompetencje, twoje umiejętności, twój bezpośredni kontakt z klientem. No bo co z tego, że ty zapewnisz klientowi fantastyczną obsługę w zakresie twoich relacji i tego wszystkiego, jeżeli powiesz mu, że wyślesz mu maila w ciągu, nie wiem, tygodnia, a zajmie ci to 2,5 albo 3 tygodnie, bo ty o tym zapomniałeś najnormalniej w świecie. Wtedy sam wiesz, jakie ma znaczenie to, że byłeś taki miły, uprzejmy i że cudownie się rozmawiało. Klient ci powie, okej, wszystko fajnie, ale ja oferty nie dostałem. W związku z tym znalazłem sobie kogoś innego. Także, moi drodzy, trzy proste zasady. Dbaj o porządek na biurku i w dokumentach. Uporządkuj w zasadzie rzeczy na biurku i swoje dokumenty. Uporządkuj pliki w komputerze, które na pewno stanowi podstawowe narzędzie twojej pracy.
i planuj, zapisuj wszystkie swoje działania, jakie masz podjąć, nawet te najmniejsze. I teraz, moi kochani, najciekawsza rzecz, myślę, na którą wielu z was może nawet czekało cały ten filmik i się zadawało sobie pytanie, czy on jest taki idealny, czy on zawsze tak o wszystkim pamięta? Otóż nie, oczywiście, że nie. No moi drodzy, gdzieżby tam. Nawet mi zdarza się zapomnieć o różnych sprawach, chociażby historia wczoraj, byłem wczoraj w Warszawie, zadzwoniłem do kolegi, umówiłem się z nim, że do niego przyjadę, odwiedzę go. Nagle dostałem drugi telefon, który zmusił mnie do pilnego powrotu do Poznania i nie poinformowałem mojego kolegi o tym, że nie przyjadę. Po prostu umknęło mi to z głowy. Tym bardziej jest dla mnie istotne, żeby wszystkie aktywności w miarę swoich możliwości planować. Bo wiem z własnego doświadczenia, że i mi, mimo tego, że cały czas planuję, zdarza się o różnych rzeczach zapominać, więc to tylko potwierdza, że dbanie o porządek na biurku, dbanie o porządek w komputerze i planowanie swoich aktywności przyczynia się wyłącznie do mojego sukcesu sprzedażowego. I mówię wam to ja, Szymon Lach, rasowy sprzedawca. Kochani, zachęcam też do obejrzenia wcześniejszych filmów na temat rozmowy telefonicznej, na temat pracy z obiekcją, czy na temat pewności siebie i takiego źródła pewności siebie. Pod spodem w tej chwili powinny wam mignąć trzy fragmenty tamtych filmów. W związku z tym zachęcam do oglądania, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do dzielenia się tym, co robię z innymi. Niech inni też mają możliwość zobaczenia, co trzeba robić i jak trzeba robić, żeby być naprawdę dobrym sprzedawcą i żeby móc osiągać sukces i efekty sprzedaży. No bo przypomnę jeszcze raz, no przecież o to nam chodzi, tak? O zadowolenie, o pieniądze, o satysfakcję, o przyjemność i o to, żebyśmy co tydzień, gdy wstajemy rano w poniedziałek, mogli przeciągając się powiedzieć: o, jak fajnie, że poniedziałek. No, kochani, trzymajcie się, pozdrowianka.